Cześć, z tej strony Paulina z DecoFire i w tym odcinku podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami, czym kierować się przy wyborze ekspresu automatycznego do domu. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteście osobami, które piją na co dzień tylko i wyłącznie kawy czarne i nie potrzebujecie funkcji spieniania mleka w ekspresie, są na rynku też takie modele jak Jura NA4, które przygotowują tylko i wyłącznie kawy czarne. Natomiast jeżeli chcielibyście, żeby Wasz ekspres przygotowywał również kawy białe, takie jak cappuccino czy latte macchiato, tutaj tych modeli na rynku będzie zdecydowanie więcej. I żeby wybrać ten jeden idealny, należy zadać sobie kolejne pytanie, ile tych kaw dziennie będziecie przygotowywać. W zależności od wielkości ekspresu, na rynku mamy dostępne mniejsze modele, takie jak Jura NA8, które będą idealne dla osób pijących mniej więcej do 4-5 kaw dziennie, oraz mamy dostępne również modele większe, takie jak modele E8 Z10, które są w stanie przygotowywać nawet do 10-15 kaw dziennie. Dlaczego powiedziałam, że mała NA8 nada się mniej więcej dla osób pijących do 4-5 kaw dziennie, a większe modele do 15 kaw? Dlatego, że model Jura NA8 ma mniejszy zbiornik na wodę, na kawę i na fusy od modeli wyższych. Teoretycznie da się oczywiście z niego przygotować więcej kaw dziennie, ale będzie to o tyle uciążliwe, że będziemy musieli co chwilę dolewać wody bądź dosypywać kawy. Modele te między sobą nie różnią się tylko wielkością i tu przechodzimy do kolejnej kwestii, do tego, jakie kawy na co dzień lubicie pić. Ponieważ modele mniejsze są mniej zaawansowane i przygotowują dużo mniej specjałów kawowych oraz mają mniej funkcji personalizacji tych kaw. Natomiast te modele wyższe, takie jak wspomniałam E8, Z10 czy najnowsze J8, przygotowują dużo więcej różnych specjałów kawowych i mają bardziej zaawansowane funkcje personalizacji tych kaw pod kubki smakowe użytkownika. Przejdźmy do kolejnej kwestii, już bardziej technicznej, czyli do łatwości czyszczenia i konserwacji danego modelu ekspresu. Przed zakupem warto upewnić się, czy ma on wbudowane jakieś automatyczne programy do czyszczenia i konserwacji, takie jak na przykład automatyczne odkamienianie, automatyczne czyszczenie jednostki zaparzającej czy systemu mleka. Dzięki temu ekspres będzie dużo łatwiejszy w użytkowaniu i zdecydowanie częściej będziecie chcieli sięgać po Waszą ulubioną kawę. Pozostając dalej w temacie technicznym, wybierając dany ekspres, upewnijcie się, że marka przez Was wybrana oferuje fajną opiekę pogwarancyjną i przejrzystą ofertę części zamiennych do Waszego modelu ekspresu. Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią wyboru idealnego ekspresu domowego do kawy jest wygląd. Dzięki temu, że w tym momencie na rynku mamy bardzo różnorodne modele w różnym designie i w różnych kolorach, możecie wybrać idealnie dopasowany do Waszej kuchni i Waszego wystroju. Przykładowo, jeżeli chodzi o markę Jura, w sumie mamy dostępne 5 różnych wersji kolorystycznych różnych modeli ekspresów. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam w podjęciu decyzji, który ekspres do domu wybrać. Natomiast jeżeli mielibyście jakieś pytania co do wyboru idealnego sprzętu, zapraszam Was do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz do zostawiania komentarzy pod tym filmikiem. Jeżeli chcielibyście sami zobaczyć na żywo i porównać dane ekspresy, zapraszam Was do naszych salonów DecoFire w Krakowie przy ulicy Nad Serafą i Medweckiego. Do zobaczenia! Już się nagrywa, tak? Nie, no to jest taki w ogóle oczywistość.